Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem piwo z Hombalem. Tak się złożyło. Jest to Off Axis Brew Corporation. Taka fasadowa nazwa. Hop Delight Fantastic. Hoppy Pale Ale. Czyli nachmielony Pale Ale. Tu jest jakaś bitwa kosmiczna między spotkami a jakimiś gałkami ocznymi. Co oni tu piszą? Delikatne, soczyste ale, które przetransportuje cię do jasnych, do doliny jasnych gór, domu ukrytych bitew pomiędzy owocami i owocowymi i sosnowymi nutami. Tam nie ma zwycięzców. Po prostu satysfakcjonująca konkluzja, satysfakcjonująca konkluzja, która błaga o dalszą eksplorację. Dobrze. Chmiele. Talus, Eldorado i Citra. Składniki to woda, słód jęczmienny, pszenica, owiec, chmiele i drożdże. No oczywiście uważam dla Hombalen. I jak zwykle bardzo dziwna etykieta. Piwo złotego koloru, ale bardzo zamglone. Niewielka piana, biała, drobnopęcherzykowa. Teraz zdążyła już zredukować się tylko do obrączki. Aromat jest cytrusowy, troszkę owoców egzotycznych i jakieś leciutkie nutki sosnowe. Troszkę jest też podbudowy słodowej. Jest ok. Przyjemne pale ale. Jest to łatwe, lekkie piwo. Średnie powiedzmy. Nie? No to spróbujmy. Wasze zdrowie. Średnie ciało, dosyć soczyste, łatwo pijalne, odświeżające. Dosyć cytrusowe, troszkę takich właśnie egzotycznych owoców, ale niedużo. I czy tam są te właśnie sosnowe nuty? Może nieco gdzieś na krawędzi tutaj. Za to finish jest taki troszkę dziwny, bo czuć podbudowę słodową, czuć taką chlebowość. I dopiero wtedy troszkę takiego grejpfrutowego wykończenia. Piwo jest w miarę przyjemne, w miarę lekkie, odświeżające, łatwe do picia, dosyć soczyste. Czemu nie? Jakichś takich ekstrawagancji tutaj nie ma, ale ta soczystość jest naprawdę fajna. A, to może być takie piwo do meczu, nie bardzo przeszkadzające, ale mające walory smakowe i aromatyczne. Czemu nie? Czyli chyba warto spróbować. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak w miarę podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No i pamiętajcie o przesłaniu filmu swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.